No i drodzy szanowni państwo, pan Dariusz Chyła od lat jest pracownikiem oddziału pierwszego w Archiwum Państwowym w Toruniu, gdzie między innymi zajmuje się kwerendami genealogicznymi, jakże to chwalebne i dla nas pocieszające, że jest ktoś taki. Jego zainteresowania badawcze skupiają się w obszarze szeroko rozumianego życia codziennego w okresie staropolskim. Z tą tematyką związana była jego dysertacja pod tytułem Opieka społeczna na Kujawach w latach 1577-1772. A dzisiejsza prelekcja to źródła genealogiczne dotyczące ewangelików przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu. Przed państwem pan Dariusz Chyła. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Może tak kilka słów wstępu. Nie było tutaj kolegi z Torunia z Archiwum Diecezjalnego. Natomiast ostatnio wydał on książkę na ten temat, który chciał dzisiaj mówić, więc jeżeli byście państwo szukali informacji dotyczących tych parafii, ja myślę, że w tej jego książce można to znaleźć. Notabene niegdyś w pliku excelowskim na stronie Archiwum Diecezjalnego w Toruniu też te informacje były. Szczerze powiedziawszy, od czasu, kiedy pojawiła się ta książka, mam problem, żeby znaleźć ten plik, bo cały czas wyskakuje, że jest strona nieaktywna, ale tak czy owak możecie państwo, jeżeli nie na stronie internetowej, to te dane w książce znaleźć. Tematem moim będą źródła genealogiczne dotyczące ewangelików, które są przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu. Ja myślę, że większość z państwa, którzy zajmują się ewangelikami, wiecie, że tych archiwów jest sporo, w których znajdują się akta metrykalne. Wśród oczywiście nich to największe, czyli Ewangelische Zentralarchiv w Berlinie, gdzie formalnie powinna być przechowywana kopia tych wszystkich ksiąg metrykalnych. Z doświadczenia wiemy, że tak nie zawsze jest. Zdarza się, że ta sama księga jest i na przykład u nas w archiwum i w Berlinie, że występuje ona tylko w jednym z archiwów, a zdarza się tak, że pewnych ksiąg metrykalnych nie ma w żadnym z tych archiwów. I tak, proszę państwa, na początek kilka słów wstępu. Historia, szczególnie szkolna, uczy nas pewnych uproszczeń, które są, powiedzmy, na potrzeby szkolne przydatne. Jeżeli prowadzimy głębsze badania, to się okazuje, że nie zawsze jest to słuszne. W historii cały czas mówimy o Toruniu jako jednym mieście. Natomiast pamiętajmy, że do wojny trzynastoletniej były to dwa odrębne organizmy miejskie. Tak naprawdę w wojnie trzynastoletniej tak zwane nowe miasto Toruń zostało wcielone przez stare miasto. Dlaczego o tym wspominam? W tym rejonie mamy stare miasto, w tym rejonie nowe miasto Torunia. Jest to o tyle ważne, że oczywiście istniała osobna parafia dla każdego z tych miast. Dla starego miasta kościół świętych Janów, dla nowego świętego Jakuba, oprócz tego trzecia parafia, kościół świętego Jerzego dla przedmieść toruńskich. I kiedy nastąpiła reformacja, ewangelicy wprowadzili taki sam podział. Tak, także nie mówimy o jednej parafii ewangelickiej, tylko mówimy o trzech takich najważniejszych parafiach: staromiejskiej, nowomiejskiej i świętego Jerzego. Oprócz tego lata 1817, tak, mamy dekret cesarski o połączeniu wyznań luterańskich i kalwińskich i oczywiście nie wszyscy się temu podporządkowują. Powstaje taki odłam ewangelików jak gmina reformowana, ta gmina taka w Toruniu również istniała. Oprócz tego w XIX wieku powstaje garnizon toruński, pruski, więc powstaje kolejna gmina ewangelicka, tym razem gmina wojskowa. A druga połowa XIX wieku to oczywiście jeden z soborów, gdzie uznawany jest prymat papieństwa. Nie wszyscy katolicy się z tym zgadzają, powstaje więc
kolejny odłam tak zwany starokatolicki i w Toruniu zostaje zawiązana ewangelicka gmina wyznaniowa starokatolików. Także tak naprawdę w Toruniu będziemy mówili o 6 gminach, z tym, że te 3, o których wcześniej wspomniałem, te starsze materiały mamy dosyć bardzo dobrze zachowane, natomiast te 3 następne znajdują się w stanie szczątkowym. Nie wiem, czy Państwo znacie, Państwo jednak pochodzicie tutaj, jesteście genealogami opolskimi, więc pod Prusy zachodnie te tereny nie podlegały. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał prowadzić badania dotyczące tych terenów, ja polecam Państwu tą stronę www.westpreussen.de. Tam Państwo znajdziecie ciekawe informacje. Możecie Państwo wpisać nazwę miejscowości, bądź polsko, bądź niemiecko brzmiącą, otrzymacie Państwo spis i po wciśnięciu szczegółów otrzymacie Państwo informację, do której gminy ewangelickiej należała miejscowość, do której parafii katolickiej należała ta miejscowość, do jakiego urzędu stanu cywilnego należała i oczywiście literaturę, w której się ta gmina czy dana miejscowość pojawia. To jest o tyle dobre, że nie trzeba wpisywać tylko w wyszukiwarkach, tak jak Państwo znacie zapewne stronę, bazę Pradziad, gdzie trzeba wpisać nazwę parafii. Tutaj możecie wpisać dowolną miejscowość. Tak? Także tutaj może wpiszecie Państwo, jest to zindeksowane, także nie ma tu problemu. Kolejna, ja myślę, że to Państwo już prędzej znacie, Gemeinde Lexikon, który powstał pod koniec XIX wieku dla terenów całego państwa niemieckiego. Tu akurat oczywiście obszar dotyczący, księga dotycząca obszaru Westpreussen. Informacje, proszę Państwa, o które tutaj są dla nas o tyle ważne. Podana miejscowość, nie tylko parafii czy gminy siedziby gminy ewangelickiej, tak, także tutaj jest spis wszystkich miejscowości. Jest on o tyle przydatny, że w przypadku gmin podlegających pod Toruń, tak jak mamy tutaj w tym przypadku, otrzymacie Państwo informację, do której gminy ewangelickiej tak naprawdę dana miejscowość należała. Czy była to gmina staromiejska, czy była to gmina nowomiejska, czy była to gmina Świętego Jerzego, bo tak naprawdę miejscowości podlegały zawsze pod którąś z tych 3. I jeszcze jedna publikacja, która Państwu może się przydać, autorstwa Maxa Bera, dotycząca spisów gmin, spisów kościołów tak naprawdę prowincji Westpreussen, gdzie Państwo znajdziecie, tak jak tu obok widać, informacje dotyczące nazwy gminy i dat, od jakiego okresu prowadzone są księgi urodzeń, małżeństw i zgonów. Także jeżeli Państwo tutaj jakieś w tym spisie Państwo jakiejś gminy nie znajdziecie, to albo zobaczycie, że wpisy pojawiają się na przykład dopiero od drugiej połowy XIX wieku, bo wtedy zaczęło powstawać dużo gmin. Wiadomo, że trzeba szukać po prostu gdzie indziej ta miejscowość należała zapewne do innej, większej gminy wyznaniowej, która istniała w okolicy. Przepraszam, jakich gmin dotyczą akta? Brodnica, kilka takich, taka ciekawostka, Brodnica po niemiecku to Strasburg. Dlaczego o tym wspominam? Bo zdarzały się przypadki genealogów dziwiących się, że mamy księgi ze Strasburga w swoim zasobie. To po prostu nic innego jak jedna z okolicznych miejscowości. Generalnie, proszę Państwa, teren działalności Archiwum Państwowego w Toruniu jest to obszar dawnego województwa toruńskiego, tak z lat 1975-1998. I tak naprawdę większość z tych miejscowości znajdowało się w danym województwie. Jeden jedyny wyjątek, proszę Państwa, Ostromecko,
należało do powiatu bydgoskiego. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, dlaczego u nas się znajduje. Tu akurat akta tej gminy podzielone są. Część znajduje się w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, część, czytaj, jedna księga tak naprawdę, znajduje się w Archiwum Państwowym w Toruniu. I jeszcze jedna miejscowość, której dzisiaj Państwo na mapie nie znajdziecie, Podgórz, niegdyś oddzielne miasto, dzisiaj dzielnica Torunia, a więc automatycznie ta gmina ewangelicka w Podgórzu została zlikwidowana w latach 90. XIX, powstała w latach 90. XIX wieku, natomiast w 1936 Podgórz zostaje włączony do Torunia. I proszę Państwa, tak naprawdę tych gmin ewangelickich, zespołów dotyczących gmin ewangelickich jest w naszym archiwum 20. Łącznie to jest ponad 2000 jednostek archiwalnych, ponad 22 metry bieżące. Największy zespół ewangelickiej gminy wyznaniowej w Chełmnie. Z tym, że jeżeli byśmy podliczyli wspólnie te trzy najważniejsze gminy toruńskie, Staro, Nowo, Miejskie oraz Świętego Jerzego, będziemy mieli, jeśli dobrze pamiętam, o 8 jednostek archiwalnych więcej. W metrach to jest trochę większa różnica, bo to będzie 11 metrów, ale jako jednolity jest to największy zespół. I zespół, z którego tak naprawdę nie lubię robić kwerend. Dlaczego? Bo nie ma oryginału. Państwo w pradziadzie zobaczycie, że mamy bardzo dużo na przykład z małżeństw lat dotyczących tej gminy, ale są to głównie akta załącznikowe. Prośba o taką kwerendę to jest po prostu żmudne przeglądanie ksiąg, tak naprawdę strona po stronie, bo trzeba z tymi aktami załącznikowymi w nie się bardziej wczytać, aniżeli w prosty układ ksiąg metrykalnych. I tak już Państwu powiedziałem, większość tych zespołów to zespoły szczątkowe. Gmina w Podgórzu, dwie jednostki archiwalne. Gmina reformowana w Toruniu, trzy. Wojskowa w Kokocku, w Lidzbarku, w Welskim, Kawkach, w Wąbrzeźnie, tylko po jednej jednostce archiwalnej. I wszystkie te gminy posiadają tylko jedną jednostkę archiwalną dotyczącą badań genealogicznych. Gmina Starokatolicka w Toruniu 13 jednostek, tylko 3 przydatne do badań genealogicznych. Gmina w Grudziądzu 3 jednostki i 3 przydatne do badań genealogicznych. Gmina w Osiekku nad Wisłą 20 jednostek archiwalnych, żadna tak naprawdę nieprzydatna do badań genealogicznych. Tak dotyczą po prostu funkcjonowania parafii. Zresztą większość akt każdej tej gminy wyznaniowej to akta rachunkowe. Tak samo Staromiejskiej, Nowomiejskiej czy Świętego Jerzego. Chrzty i urodzenia. Tutaj macie Państwo zdjęcie najstarszej księgi przechowywanej w Archiwum Państwowym w Toruniu. Najstarszej księgi metrykalnej. Gmina Ewangelicka Nowomiejska, akty urodzenia już od 1606 roku. Jeżeli ktoś by chciał teraz wybrać się do Torunia i ją przejrzeć, to informuję, że ona znajduje się obecnie na wystawie dotyczącej reformacji w Muzeum Okręgowym w Toruniu i do połowy listopada jest ona nieosiągalna u nas w archiwum. Natomiast tu proszę też zwrócić uwagę na układ. W tym czasie oczywiście jeszcze nie mamy takiego układu tabelarycznego, jak to pojawia nam się w gminach ewangelickich, w przypadku przynajmniej w Toruniu w wieku XIX. I oczywiście jedna księga przeznaczonego dla jednego rodzaju aktów. I proszę Państwa, tutaj inny układ już, gmina ewangelicka w Chełmnie. To, co Państwu mówiłem, nie mamy takich typowych akt metrykalnych. Tutaj są po prostu wypisy
z ksiąg metrykalnych. Tak, to w tym przypadku tej jednostki akurat są to wszystko karty luźne, luzem włożone do teczki, ale rzeczywiście dzięki temu przynajmniej możemy odtworzyć te księgi metrykalne, w pewnym sensie w kwerendach oczywiście odtworzyć te, których nie posiadamy. Małżeństwa. I tu już jest ten Strasburg, o którym Państwu powiedziałem. Gmina Ewangelicka w Brodnicy zawiera tak naprawdę 32 jednostki archiwalne, są to 32 księgi metrykalne, ale tu jest ta gmina miała specyficzny układ prowadzenia ksiąg. Nie ma osobnej księgi urodzeń, chrztów czy małżeństw, tylko jest jedna księga dla wszystkich rodzajów aktu na jeden rok. 32 jednostki archiwalne, a więc 32 lata dotyczące akt metrykalnych. I układ jest taki, że najpierw mamy urodzenia w Brodnicy, później mamy urodzenia w okręgu brodnickim, w okręgu wiejskim, zgony w Brodnicy, zgony w okręgu wiejskim, zgony małżeństwa w Brodnicy i małżeństwa w okręgu wiejskim. Także ten układ księgi jest trochę inny i czasem są problemy z odczytaniem tych ksiąg, jako że są to lata XIX wieku, a tym samym stare pismo, to XVIII-wieczne neograficzne, nie jest już stosowane. Wprowadza się to XIX-wieczne, które jeszcze nie jest do końca oczywiście stosowane. W przypadku Brodnicy to widać, że tak naprawdę mamy tutaj mieszankę jeszcze tego XVIII i XIX wiecznego rodzaju pisma neograficznego. I kolejne akta dotyczące małżeństw, to co już Państwu powiedziałem. Rejestr chrztów, zapowiedzi małżeństw i znowu hełmno. Ale ten rejestr nie wygląda tak, jak Państwo widzieliście, jak rejestr w przypadku urodzeń z hełmna, gdzie mamy wszystkie osoby wypisane jedna po drugiej, tylko po prostu akta załącznikowe są wczepione do księgi. I tutaj oczywiście niestety żadna z tych ksiąg nie posiada indeksu nazwisk, a więc jest to niestety przeszukiwanie na piechotę. Może jeszcze na końcu cecha charakterystyczna. Akty pisane oczywiście w języku niemieckim, podpisy macie Państwo w języku polskim. Tak, tutaj mamy gbura bodajże, czyli chłopa, tutaj mamy robotnika i te podpisy są w języku polskim. Większość akt gmin ewangelickich oczywiście prowadzona w języku niemieckim. W języku polskim prowadzona była tylko jedna księga dotycząca urodzeń gminy ewangelickiej Świętego Jerzego, a to z tego względu, że na przedmieściach mieszkało więcej Polaków aniżeli Niemców. Zresztą tak nawiasem mówiąc, taka ciekawostka, to ta parafia rozpoczęła reformację w Polsce. To wcale nie Niemcy byli, że tak powiem, prekursorami reformacji w Toruniu, ale Polacy. I pod tą parafię świętego Jerzego podlegała m.in. wieś Mokre, która w XIX wieku miała więcej mieszkańców, aniżeli Stary i Nowy Toruń razem wzięte. Tak? Ale z tego względu oczywiście, że było tam większość Polaków, księga była prowadzona w języku polskim do połowy wieku XIX, kiedy pojawiają się już wpisy tylko niemieckojęzyczne. Zdjęcia tej księgi nie mam, tu Państwu niestety nie pokażę, z tego względu, że ona tak samo znajduje się obecnie w muzeum na wystawie. Dostępna będzie dopiero w połowie listopada. I zgony. Zgony, tym razem XIX wiek i proszę zwrócić uwagę, mamy ten sam układ zgonów, jak w przypadku jeszcze tych urodzeń
XVII-XVIII wiecznych. W tym okresie większość gmin ewangelickich, które mamy, których akta znajdują się w naszym zasobie, tak naprawdę już używały tego prostszego dla nas do czytu układu tabelarycznego. Niektóre tabele nawet były już drukowane. Tutaj niestety jeszcze mamy taki trochę mniej czytelny zapis. I konfirmacje. Kolejny rodzaj akt, który tak naprawdę jest dla nas przydatny. Czym były konfirmacje? Myślę, że Państwu też nie trzeba za dużo przedstawiać. To jest coś w rodzaju połączenia Komunii Świętej i bierzmowania u katolików, tak? Czyli jest to konfirmacja jest czyni, że tak powiem, członka gminy ewangelickiej pełnoprawnym członkiem gminy. Także oczywiście każdy członek gminy ewangelickiej musiał taką konfirmację przejść. Najczęściej te konfirmacje wpisywane są też rocznikami, po prostu pod nazwiskiem proboszcza, który je przeprowadza. Genealogie rodów. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa odkryje, że jest członkiem jakiegoś większego rodu, u nas w aktach miasta Torunia, dokładnie mówiąc w katalogu drugim, dział 12 jest poświęcony genealogii. Tam znajdziecie Państwo sztambuchy, tam znajdziecie Państwo księgi rodów, tak jak albo w takiej układzie, jak jest u góry, jest to Księga Rodów Kojenów, gdzie są po prostu wszyscy członkowie wypisani z herbami, tak, obok kto miał jaki herb, bo pamiętajmy, że ta heraldyka zachodnio-niemiecka była bardziej rozbudowana, aniżeli ta heraldyka polska. Pod spodem z kolei genealogie rodzin toruńskich, gdzie już mamy rozrysowane drzewa genealogiczne najważniejszych rodzin toruńskich, rodzin kupieckich, czy oczywiście ludzi, którzy byli członkami Rady Miejskiej. Listy dusz. Kolejny rodzaj akt, który może być przydatny. Listy dusz to akurat gmina staromiejska. Wiadomo, że każdy też członek musiał gminy wpłacić na swoją gminę. Pojawiają się dwa rodzaje, jak gdyby, aktów. Albo listy dusz i wtedy mamy podane ojca, tak? Oraz jego małżonkę i ewentualnie dzieci, co jest tak naprawdę bardzo nam przydatne. Natomiast układ jest adresowy, tak? Tutaj oczywiście dla nas jest rzeczą najważniejszą, jaki sposób był adresowania w danym mieście. W Toruniu w latach 80. XIX wieku wprowadza się nazwy ulic i adresy są przyporządkowane do nazw ulic, tak? Wcześniej oczywiście te nazwy ulic też istnieją, ale nie podaje się w adresach domu przy ulicy, tylko po prostu numer działki miejskiej. A więc jest to tak zwana lista dusz, tak, zelen listę, natomiast znajdują się również w naszym zasobie tak zwane hebe listę, czyli listy płatników, podatników, tak, gdzie też oczywiście Państwo możecie te informacje znaleźć. I właśnie to jest ten spis podatkowy. Układ, jak Państwo widzicie, jest taki sam jak w przypadku tych list dusz. Po adresie nazwy osób, które podlegają pod daną gminę ewangelicką. To jest kolejny zespół archiwalny, związek parafialny, którego Państwo nie zobaczycie ani w bazie Pradziad, ani nie zobaczycie go w bazie Ela. Związek parafialny jest takim swoistym tworem w Toruniu, który powstał pod koniec XIX wieku i jego celem było
wspólne jak gdyby połączenie tej gminy staromiejskiej, nowomiejskiej i Świętego Jerzego, ale głównie pod względem podatkowym. I w tym związku parafialnym znajdziecie Państwo kilka ksiąg dotyczących spisów podatkowych z obszaru całego miasta i przedmieść. I superintendentura to kolejny wytwór władzy pruskiej. Ja myślę, że część z Państwa z tą nazwą się spotkała. Tak, Państwo wiecie zapewne, że ta reforma z 1817 roku, pruska reforma miała podporządkować Kościół ewangelicki administracji państwowej. I z jednej strony mamy ten podział kościelny, z drugiej strony tworzy się podział administracji państwowej, od lat 50. XIX wieku, kiedy następuje większa jak gdyby demokratyzacja, powstaje nam jeszcze podział regionalny. Natomiast ta superintendentura, proszę Państwa, jest na poziomie diecezji i w aktach każdej superintendentury powinniście Państwo znaleźć akta dotyczące chociażby granic wszystkich gmin ewangelickich podlegających pod daną superintendenturę. Pozostała dokumentacja, tak zwane copulationis atteste, czyli to, co dzisiaj tak trzeba pokazać w kościele, jeżeli bierze się ślub, trzeba pokazać oczywiście, że nie jest się w innym związku małżeńskim. Takie akta oczywiście wcześniej też istniały i w aktach kościelnych czy gminach ewangelickich takie akta również się znajdują i z tego można korzystać. To akurat w języku polskim, jako że osoba pochodziła z terenu zaboru rosyjskiego. I akta załącznikowe do tych copulationis atteste, także oczywiście przechowywane tutaj akurat w gminie ewangelickiej Chełmno i tak naprawdę są to czasem jedyne akta, które nam pozostały, bo ksiąg metykalnych po prostu nie ma. To tyle, ja dziękuję Państwu za uwagę, jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to... Superintendentura dotyczy akt ewangelickich. Tu chodziło o reformę kościoła ewangelickiego, który po prostu miał zostać podporządkowany administracji państwowej. Ta administracja kościelna wyglądała trochę inaczej. Ale w tym samym czasie jest również, proszę zwrócić uwagę na reformę, zmieniają się granice diecezji katolickich w Polsce, które są dostosowywane właśnie około 1817 roku, są dostosowywane do granic zaborów. Bardzo dziękujemy. Książę Barbara, przepraszam, księżna Barbara i książę. Dziękujemy bardzo. Jeżeli oczywiście, że tak panie pamiętają, nie ma.